Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański, i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Na te święta Bożego Narodzenia pragnę ci życzyć, aby pośród zabiegania, zmartwień, tych wielkich i tych mniej ważnych, w twoim sercu narodziła się prostota, która przyjmie i zachwyci się tajemnicą pokory Boga, który tylko i wyłącznie z miłości do nas zechciał stać się jednym z nas. Niech bliska obecność Jezusa w twoim życiu i życiu osób bliskich twojemu sercu rozświetla ciemności, a rodzi pokój i radość, które jedynie On potrafi nam dać. Oby przekonanie, że twój Pan i Zbawiciel troszczy się o ciebie i chce ci dać najcenniejszy skarb, życie wieczne, pewnie wiodło twoje kroki w nowy rok. Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem ojciec Bartłomiej Parys, werbista, Ballyhooly, Irlandia, 2011 rok od narodzenia Chrystusa.